Cześć, z tej strony Aga. Dzisiaj opowiem Wam, odpowiem na takie pytanie, czy każdy ból, który przebiega po tyle uda, promieniuje po tyle uda, to jest tak zwana rwa kulszowa. Jako rwę kulszową bardzo często diagnozujemy ucisk nerwu kulszowego, to jest najdłuższy, największy nerw w naszym ciele. I ten ucisk, tak się mówi, najczęściej wynika z dyskopatii, czyli robi nam się wypuklina i uciska korzenie nerwowe, albo wynika z nadmiernego napięcia mięśnia gruszkowatego, który przebiega tutaj głęboko i podrażnia nam nerw kulszowy. I wtedy przychodzą do Was klienci i mówią, że mają rwę kulszową, mając na myśli takie objawy jak ból w kręgosłupie, w pośladku promieniujący po tyle uda, bardzo często aż do łydki, aż do stopy. I faktycznie często tak jest, że ten ich ból to jest rwa kulszowa. Natomiast u części z tych klientów, u części z tych pacjentów, ten ból będzie wynikał zupełnie z innej przyczyny. I teraz musimy poznać bohatera, sprawcę zamieszania. To jest więzadło krzyżowo-guzowe. Więzadła to są takie struktury w naszym ciele, które można przyrównać do takich elastycznych lin wspomagających mięśnie. Więzadło krzyżowo-guzowe jest taką liną, która biegnie od boku kości krzyżowej do guza kulszowego. W ten sposób. Jakbyśmy wypreparowali z ciała, to zobaczymy je w ten sposób. I teraz to więzadło posiada swego rodzaju receptory. Jeżeli przeciążamy je, czyli siedzimy w nieprawidłowy sposób, bardzo często z podwiniętą miednicą, taką zawieszoną, jeżeli ogólnie za dużo siedzimy, jeżeli mamy słaby system stabilizacji, jeżeli bardzo mocno przeciążamy grupę kulszowo-goleniową, czyli na przykład biegamy wszelkiego rodzaju sprinty, czy nie rozciągamy się, to więzadło będzie wchodziło w podrażnienie. I teraz to więzadło też może wywoływać objawy, które będą imitować rwę kulszową. Czyli dokładnie tak jak w rwie, ciągnięcie po tyle uda, ciągnięcie po tyle łydki, a bardzo często też ból pięty. I wtedy ci klienci często są błędnie diagnozowani, że mają ostrogę piętową, natomiast badania obrazowe RTG tego nie potwierdzają, czyli boli pięta, nie ma ostrogi. Taką cechą charakterystyczną podrażnienia więzadła krzyżowo-guzowego jest to, że ból u klienta będzie nasilał się w trakcie siedzenia. Tak często nie dzieje się w przypadku takiej standardowej rwy kulszowej. Jak sprawdzić, czy to więzadło jest podrażnione, jak poddać je mobilizacjom uciskowym, jak rozróżnić, czy rwa kulszowa jest prawdziwą rwą kulszową, czy wynika z problemu odkorzeniowego, czy wynika z problemu z poziomu więzadła. Uczymy tego na Akademii Zdrowego Kręgosłupa w module trzecim, odcinek lędźwiowy i postawa skoliotyczna. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, jeżeli chcesz uzupełnić swoją wiedzę diagnostyczną, to zapraszamy Cię na to szkolenie.